No co, widać? No widać. A kliknąłeś już? Że się nagrywa? Tak. Siema. Dzień dobry. Co dzisiaj? Dzisiaj minęły 2 lata. Druga rocznica posiadania zadupia. Tu ja tą kartkę już zgubiłem. Adrian miał kartkę, ale już zgubił. Tak mi świeci słońce, że wygląda jakbym była łysa i nie miała włosów. Może jesteś łysa? Nie. Bo muszę się rozebrać. Ono zajdzie zaraz? Ach. Dobra, jeszcze trochę pamiętam. Obejrzeliśmy dzisiaj film z podsumowania pierwszego roku na zadupiu. Mówiliśmy tam bardzo dużo o planach. To są odległe plany, te tam z owcami, kurami i tak dalej, więc one się nie zmieniły, pozostają niezmienne i raczej pozostaną. O planach jakichś krótkoterminowych mówiliśmy bardzo mało, bo one się z kolei ciągle zmieniają. I ten plan krótkoterminowy, jeden tam z tych, które wymieniliśmy, to było postawienie altanki. To się nie wydarzyło. Tutaj miał przyjechać taki majster nam pomóc, kaskader. Kaskader. Ale on tam się nie kwapi. W ogóle my tu we dwójkę za mało rąk, żeby to postawić. Także to się nie pali. Nie trzeba co pół roku przypominać. Altanka kiedyś powstanie. Drugim wielkim planem krótkoterminowym, którego nawet nikomu przez myśl nie przeszło, nawet nie przyłożyliśmy do tego ręki, jest dokończenie płotka wokół ogródka. Nie no, ty trochę przyłożyłeś, coś tam porobiłeś przecież. No tam kilka przykręciłem tych poprzecznych, powiedzmy, patyków, żeby ten domek dla owadów się miał o co tak, oprzeć. Tak, ale chciałam tylko zauważyć, że już rozwaliła się w tym czasie z 2 razy furtka, którą naprawialiśmy i dzisiaj też się już rozwaliła. Tak, bo więc to drewno, nie jest skło, takie proste, wiecie. Ona dopiero teraz wyschła do końca i skróciła się na tyle, no, na wysokość i szerokość, że wkręt się urwał. Tak. Pół wkręta zostało w jednym kawałku, a pół w drugim. Ale to się zrobi. Kiedyś. Z rzeczy, które o dziwo skończyliśmy, to powstała szopka i infrastruktura do życia. Spanka i życia tutaj takiego mniej więcej kilkudniowego, czyli ogarnęliśmy przyczepę, znaczy tego nie pokażemy, bo ona jest tak ogarnięta wedle naszych standardów, które są bardzo niskie. Jest to dołożona tam ta miska do mycia nóg, tak? Kupiliśmy sobie ten prysznic. Jaki to mycia nóg? Ja to myję, ty nie? Martynka dalej ma problem z myciem stopek. Tutaj kuchnia. Ja tam myję ręce, a nie stopki. Kuchnia też jest dokończona, tak? Czwornożny trójnóg. Kuchnia. Ha. No tak, no co ci tu więcej potrzeba? Zaraz będziesz kiełbaskę jeść, to nie narzekaj. I to tak? Jeżeli chodzi o ogrodzenie, to również wielki sukces, bo ogrodziliśmy chyba, ile tam zrobiliśmy tych słupków? Z 20 metrów. Będzie. 20 metrów siatką ogrodziliśmy. To zostało ile jeszcze? No grubo ponad 100, nie pamiętam. Tak? Dobrze mówię? Nie. Tu ma być tej siatki łącznie jakieś 400 metrów. Myślę, że z 300 jeszcze zostało. Coś takiego. Ale słupków jest więcej i powstała druga brama donikąd. To w ogóle tam już teraz tak zarosło, że tam to w ogóle cokolwiek będę robił znowu zimą. Szkoda życia na koszenie tego. Prawda. Nikt nienormalny się tutaj nie wprowadził, czyli dalej jest za dupie. Aczkolwiek. Chodź. Działka z tyłu jest na sprzedaż, niecałe 4 hektary, 10 zł za metr. Nie mam Słuchajcie, pojęcia, czemu nikt tego nie chce. Słuchajcie, gdyby ktoś chciał kupić podobny do nas, piszcie na maila, damy na miarę. Tak, jeżeli bo chcemy mieć tu normalnych sąsiadów. Jak jesteście z Lubuskiego i jesteście pojebami i chcecie mieć
ponad 3,5 hektara. Patrz, jaki śmieszny robak. Łąki i lasu, to dajcie znać. Może cena jest do negocjacji, nie wiem. Będziecie mieć takich sąsiadów. Zajebistych. Jak wy, tak. To tak. Lepszych mieć nie można. No. Z planów długoterminowych, takich jak altanka, aczkolwiek nie wiem, czy to powstanie szybciej czy później, raczej później, to będziemy stawiać malutki domek, który ma tam chyba 21 metrów kwadratowych. Bardzo prosty i mały, bo księżniczka nie chce spać w przyczepie. Ja nie jestem księżniczką. No dobra, po prostu... Nigdy się nie uważam za księżniczkę, po prostu przyczepa ma grzyba, no. A Adrian nie mówi, grzyba. Że ten grzyb wysechł, a to jest tak. Grzyb. On tam był sam kiedyś. Wyschnąłeś? Mówi się, tak. Wyschłeś. Wyschnąłeś. Ale teraz tylko pozostało przybarwienie. A poza tym są tam mrówki. Tak. A mrówki, jak wiadomo, ją człowieku. Ją, tak. No. I zdychają tam. No. No dobra, poczekaj. Znaczy, możesz się wtrącać, ale żebym nie zgubił kompletnie wątku. No to pierdol, no. Przecież nic nie mówię. Ja tu jestem tylko ozdobnikiem. W tej chwili. To tak i? I zgubiłem wątek. No tak. Wrócę jeszcze na chwilę do ogródka. Największym sukcesem, to co chciałem od początku tutaj mieć, to były te nieszczęsne szparagi. Uparłem się na nie i w tym roku się wreszcie udało. Szparagi są i już tu z nami zostaną. Udało się mniej więcej połatać na tyle foliaka, że mimo ulewnych deszczy, teraz przyjechaliśmy i pierwszy raz nie musiałem wylewać wody z dachu. Także on stoi i będzie stał i dzisiaj będziemy się bawić dalej mauzerem, który wszyscy stawiają, że się złamie. Szczerze, może mają rację, że jakbym tam wlał tonę wody, to by te słupki padły. Weźcie pod uwagę, że to nie będą 4 słupki, tylko 6. Będą jeszcze schodki z boku. A może i nawet 7, bo może dam jeszcze jednego na środek. Ale nikomu się nie będzie chciało pompować tą pompą 1000 litrów wody, więc ten mauzer nigdy nie będzie pełen. Halo. To już powinniście nas na tyle znać, że nikomu się będzie chciało. I to tak. Poza tym, jeżeli chodzi o ogródek, to za dupie cały czas się stawia. Przerwa na smarkanie. Kamil Ślimak tu chodzi. I? A wiecie, że Kamil Ślimak od tyłu to też Kamil Ślimak? Dziękujemy okay. Za tą wstawkę. No chodzi tu. No dobrze. Patrz, żre. Ślimak chyba pełza, a nie chodzi, Kamil co? To jest. Dobrze. Kamil, ty pełzasz czy chodzisz? Chyba może już kiełbasy sobie robisz. Fascynujące. Dobra. Miejski ogródek w porównaniu do tego to jest, tam to jest spacer po plaży, a tu spacer przez pole minowe. Tu no. To potrafi z tygodnia na tydzień być tak zarośnięte, że no, będziemy więcej walczyć folią i cały czas ściółkować i może coś tam się uda. No nie, jest i tak najgorzej to, w porównaniu z całą resztą, która to tu jest. Kończy temat ogródka, kolejny temat to sad. Całe 7 drzew się przyjęło, wszystkie te, które myślałem, że są zdechnięte, nie wiem, po chuja je kupowałem w ogóle, jak widziałem, że są tak... Nie, ja w sumie nawet nie patrzyłem zbyt dobrze w tym sklepie, co ja biorę. Patrzyłem tylko na metki, bo miałem listę, jakie mam wziąć. Także cała reszta jest zdechnięta, będę to po sezonie wymieniał, jakoś na jesieni pewnie dosadzał. Kolejna sprawa, bardzo się cieszę, że zamieszkały z nami żaby. Krystyny. Przynajmniej jedna budka lęgowa została zajęta przez ptaszka, tamta z tyłu na słupku. Mam nadzieję, że to ta jest... chyba też tu, nie ta, tylko tamta. Że to jest ta budka, którą ja kupiłem, a nie Tomek.
Tak sobie będę wmawiał. Jaki Tomek? A! Jest! I w końcu udało się z murarkami. A porażką były grzyby, tak. Ta, nic, kurwa, nic jak następnym razem powiem, że chcę kupić jakąś grzybnię i ją szczepić, to niech mnie ktoś jebnie. Napiszcie mi w komentarzach, że jestem zjebany. Ale tylko boczniaki sobie jeszcze kupimy, ale będziemy je trzymać w miejskim ogródku w kartoniku. Znaczy nie, że w ogródku, tylko po prostu no, w domu. Tak. Te, co się trzyma w chacie i trzeba je szybko zjeść. Chcemy być jak Jeremy Clarkson. Tak. Wszystkie projekty tutaj budowlane, w stylu ta druga szopka większa i w ogóle to... Nawet nie ma sensu tego ruszać teraz w sezonie, bo musiałbym... Bo tam nie dojdziesz. Za każdym razem jak przyjeżdżam, to musiałbym tam kosić od nowa i dopiero coś tam robić. Tu nawet ten podjazd, który myślałem, że już mam spokój z tym kawałkiem, on był dzisiaj tak zarośnięty, że już prawie nie mogliśmy podjechać, także zajebiście. A jak zasuwa. Że tutaj trzeba wyskoczyć z hajsu na tą geowłókninę drogową i dopiero tam coś walczyć dalej. Ze wszystkich tam obawień, które wymienialiśmy w pierwszym filmie, który polecamy bardzo, byliśmy o rok młodsi i o rok ładniejsi. Ja jestem cały czas ładna, więc proszę mnie tu nie oczerniać. Kto tam, że wilki, dziki, coś tam. Okazało się, że największą zmorą zadupia są mrówki. Nie no, mrówki to tyle, że tam łażą. Są kurwa komary. Dziki są, bo przychodzą. No dobrze, to już co tu przychodzi, to już wszyscy jelenie wiedzą. Jelenie też. Mówiliśmy milion razy to. A największym zagrożeniem zadupia, to jest jedyne co Martynka wykrakała i to przez nią, bo wykrakała, są niestety kleszcze. Tam nie wykrakałam tego. Mówiła, że się wpierdalam w tą trawę i w ogóle i okazało się, że Adrian jest takim mistrzem i jest tak wyjątkowy, że miałem w tamtym sezonie, uwaga, jednego lub może dwa kleszcze, bo jednego mi Martynka wyjęła, już był taki wyschnięty i zdechnięty, a drugi to miałem rumień na stopie. Jak mam zdjęcie, to tu wrzucę, ale jest dosyć drastyczny. Ale komuś wysyłałem, więc chyba mam. I nie wiemy, czy to było, czy się tu czymś poparzyłem, jakąś rośliną, czy to było od kleszcza, czy co, no ale jakoś się to wszystko złożyło, że w tym jednym filmie, co byłem taki niewyraźny, a potem pisaliśmy, że jestem chory, to kurwa zdychałem na boreliozę. Tak, właśnie tak było. Także zmiotło mnie z planszy na 3 dni. Konkretnie. Pożarłem antybiotyk, wróciłem do siebie. I od tamtej pory już kleszcza nie miałem. Jedynym plusem jest to, że Adrian zamiast japonek używa butów. Nie, w japonkach też tu łażę, ale łażę w japonkach tylko tam, gdzie skoszę, a nie łażę już wszędzie. No bo truje ci dupę, żebyś chodził. Także tak. I zaszczepiłem się na odkleszczowe zapalenie mózgu. Bo ja i tak mi już tam za wiele nie zostało, także zapalenie tego narządu nie jest mi potrzebne. Także jak łazicie dużo po lesie, to polecam. Ja oczywiście byłem tam popsikany cały czas jakimś tam ofem czy coś. Teraz już z ofa zrezygnowaliśmy, przerzuciliśmy się na mugę, ale one i tak na nas siadają. Także teraz będziemy testować namaczanie ubrań w czym? W permektynie? Tak. Tu napiszę, jak to się nazywa. Ale siadają mniej, zdecydowanie. Pojedyncze sztuki. I jeszcze jest ten olejek z czego? Z pelargonii, jak ona się nazywa? To co ci opowiadałam? No nie pamiętam. Ale to właśnie jest... Ale napiszemy tu. Ta permektyna to jest właśnie z pelargonii, czy tam tak? Z jakiegoś kwiatu, no. Także będziemy w tym namaczać ciuchy i zobaczymy, czy to pomoże. Bo nie chcemy tutaj jakieś tam robić z tego oprysków czy coś, no nieważne, dobra. Czyli co? Rok? Aha, i jeszcze jeden fail. Okazało się, że zasięg jest tutaj, okej, okay, da się korzystać z internetu, ale to tu na przykład, gdzie siedzimy, albo tam w ogródku. No, nie zawsze. Ale w przyczepie tego zasięgu nie ma już prawie wcale. Ja na przykład tutaj nie mam wcale. Przyjechałem na 2 dni tutaj, wziąłem sobie trochę roboty i lapka i... I nie popracowałem. I poszedłem spać po prostu.
No niestety tak, to jest prawda, że zasięgu tu nie ma, więc z pracą zdalną stąd to... Także... kicha. Ten akumulator, który okazał się prawie zdechnięty, to jednak tam na zasilenie laptopa wystarcza, tylko ta lodówka go dobija. Także jego będziemy zmieniać niedługo. Niedługo, tak to jest kwestia miesięcy bardziej, bo on jeszcze daje radę, więc na razie będę udawał, że jest ok. No i będziemy musieli wyskoczyć z hajsu na Starlinka, no. Nie przeskoczymy tego. I będziemy się oszukiwać, że nam się przyda. Oprócz przyjeżdżania tutaj. No jak będziemy wyjeżdżać na wakacje na Bałkany, to nam się przyda, kurwa. To jest bezalkoholowe, to się uspokój. Z mojej perspektywy zadupię. W sumie nie wiem, czy się zmieniło. No zmieniło się, jest trochę bardziej ogarnięte i ja też się bardziej do niego przyzwyczaiłam. Natomiast wkurwiają mnie, robactwo mnie wkurwia i to, że nie ma tu no, takiej normalnej infrastruktury. Jak wiecie, ja się nie wychowałam na biwakach, co Adrian pomstuje od ostatniego czasu i ten. No i to nie jest życie dla mnie zdecydowanie. Natomiast lubię tu przyjeżdżać, lubię tu być i lubię słuchać ptaków głównie. I jak mogę sobie posiedzieć, a nie jak mam zapierdalać. No. Ja jestem stworzona do siedzenia, a nie zapierdalania. No, także tak. Coś jeszcze chciałbyś dodać do tego wywodu? Nie pamiętam, co było na tej karteczce. Też nie. O foliaku coś? To już powiedziałem. A, nie słyszałam. O bajorku? A, z krótkoterminowych planów jeszcze wymienialiśmy staw. I to teraz sprawa wygląda tak. Ja uznałem, że ten staw wykopię ręcznie. No weź! To już chyba było ostatni. I ta kwestia się nie zmieniła. Ale też plecy już jednak nie są te i z tego co tutaj kopię, jak kopałem na przykład to oczko przy bramie tam, to widzę, że najbardziej mi tam siada wszystko jak wożę tą taczką, więc po to kupiłem traktorek, bo to będzie dużo, bardzo dużo wożenia tej ziemi. Więc kopanie stawu będzie się odbywać, jak już traktorek będzie jeździł, to też jest kwestia, nie wiem czy w tym sezonie będzie jeździł. I to muszę robić tak jakoś w takim okresie, żeby nie było już tak dużo komarów. Ale żeby jeszcze nie było tak mokro, żeby tam się dało w ogóle dojść, bo teraz była taka mokra zima, że nie dało się tu nic kopać, gdzie jest niżej, bo szpadel tak zasysało, że jeden połamałem. Także no. W sumie to nie wiem, kiedy mógłbym to robić. Też nie wiem. No ogólnie, no, jak napada, to jest tu przejebane, bo no, nigdzie nie wejdziesz praktycznie, nic nie zrobisz, szczególnie tu, gdzie teraz siedzimy. Bo o, jeszcze się obawialiśmy, że zimą się tu nie będzie dało dojechać, ty no. Się obawiałaś. Ale da się dojechać, tylko nie da się chodzić. Da się normalnie dojechać i da się wjechać przez bramę, ale dalej już lepiej nie jechać. No. Co też było widać na jednym filmie. Jak uznałem, że z wierzchu jest tak zamarznięte, to na pewno jest twarde i sobie przejadę, a się okazało, że to tylko z wierzchu, a pod spodem była po prostu woda. No tak, kalosze zostają ogólnie. I tu wiosną tak było, zimą tak było. Więc ogólnie chodzi się tylko tam, gdzie wyżej. Tak. No i tak sytuacja wygląda, że minął kolejny rok. I zadupie nadal jest zadupiem, poziom kanału również nie wzrósł. Tak. I wszystko jest jak trzeba. Teraz będziemy żyć kiełbaski, a potem zobaczycie, czy uda nam się coś zrobić z tym Mauserem, czy się nie uda.
Uda się, albo się możecie uda. Teraz robić zakłady. Czy skończymy, a potem czy pierdolnie. Już Adrian wykosił, ale ja wam chciałam pokazać na szybko, chyba tą drogę wybiorę, że kwitnie nam fioletka poszarpana i ona jest taka ładna, więc musicie ją zobaczyć. Ja jej tu nie sadziłam, ona tu była, nie? Już sobie ją zebrałam do ususzenia, proszę, tu jest pełno jej. Ona jest przepiękna i z tym żółtym jeszcze. I tu w sadzie tak się wkomponowała i tam jeszcze jest kępka. W zeszłym roku była tam przy bajorku, ale w tym jest tu, nie wiem czemu tak, ale jest super. Świeci słońce. Mocno. Tutaj szparagi, wyszła fasolka, Adrian mówił, tam też widziałam. Ziemniaki też wychodzą, ale to z tych starych. Tutaj napadało, więc na folii stoi woda, grządka z bylinami znowu zarosła. Tutaj też jest pełno tego trawska, trzeba będzie folię tu położyć. Dynię wkładałam, z dyni nic nie ma. Także grubo. I idę do foliaka, patrząc co Adrian robi. Się tam bije z czymś. Przez tydzień pomidory nie były podlewane. Tu jeszcze jeżówka, zobaczcie jaka wielka. Wreszcie rośnie. Potem ją odkopię, siema to ja. Nie były przez tydzień podlewane, bo byliśmy w sobotę w zeszłym tygodniu, ale rosną. Trzymają się tam, ten kwitnie nawet. Najgorzej te moje ciemne, co ja wysiewałam, ale widzę, że też się trzymają i też urosły. I wreszcie powychodziły nam te, jak to się nazywa, nasturcje, bo myśleliśmy, że już nic z nich nie będzie. No, także tutaj nagietki, tutaj nasturcje. Ja mam oczywiście alergię na coś. Gorące jak w piekle. Fahrenheit 35 stopni. W sensie Celsjusza 35. Pojazd jadzie. Ale nie to chciałam powiedzieć. Tu zostałeś to? A, to chciałam wam pokazać, że znaleźliśmy takie wiadro. Niech was nie zmyli ci Słowianka, bo to jest ta z robaczków. Dursztek i taką do zupy. I powiesimy to na płocie, tak będzie, nie wiem. Gdzie skontrolowałeś? Na którym? Że znaleźliśmy. To jest tak, że Adrian miał całą pakę gabarytów, bo wynająłem sobie idealny garaż po jakimś dziadku i z tej całej paki gabarytów na śmieci poszło jeden dywan i dwie szafki, a wszystko inne zostało. Jak bardzo jesteś zadowolona z takiego obrotu sprawy? Szybka akcja. Ale mamy ten stolik, mamy lustro, będziemy je wieszać, żeby było łatwiej myć nogi, bo będziemy widzieć jak myjemy. Chyba ty. Mamy takie ładne rzeczy. Tutaj zadupianka. Perlasz. Zadupianka perlasz. No. Mówiłaś co to? No, że z robaczków woda, a to po co ci? To będzie do tej kuchenki co mam. Aha. Żeby wiatr nie gasił. Genius. Idę szukać czegoś na łeb, bo nic nie zabrałam znowu. A jest strasznie gorąco. Adrian podlewa pomidory. Już grzmi gdzieś w oddali. Także jest, jest, jest. No, się okaże, że tylko przyjechaliśmy. No. A te też poszły, co? Te czarne, nie? Trochę. Mi się wydaje, że urosły. Przyjęły się, no. No. Bo w miejskim ogródku posadziliśmy, ale nam wykopało coś. Kot pewnie. O, trzecia ta. No. Udana. Chociaż powinno być ich tu milion. A nie trzy. Co najmniej. No. Czy wiesz, że też trochę tych... Jak tu grzebałem, to może te nasiona są za głęboko teraz. No może, może. Dobra, teraz zadupianką. Czysty chmur pierdolnie. Raczej tak. Zadupianką. Zadupianką perlasz.
A może zużyliśmy całą tutaj gnojówę z pokrzyw? Nie. Jak będziesz podlewał tak, że na trzy pomidory ci starczy, to no, wszystkich nie podlejesz. Każdy po łyczku musi tylko dostać. No. Następnym razem więcej przywieziemy, bo nie byliśmy gotowi na to. W sensie nie mieliśmy w co zabrać. No tak to ogólnie wszystko rośnie, nie? Nie, po dyniach nie ma śladu. A, dynie, no tak. To mówiłam już też, że po dyniach nie ma śladu. Niestety. Patrzcie, jak tu pięknie. Trzeba będzie robić następną herbatkę. To ty jesteś za to odpowiedzialny. No dobrze. Jeszcze spróbuję czegoś innego. Czego? Czego spróbujesz? Nie wiem, czy mogę tak mówić. Musisz powiedzieć. Możesz mówić. Będą zgapiać. A, zgapiać. A to my mamy wygrać w konkursie, tak? Więc nie możecie zgapiać. No co, ale co? Bo ja nie wiem. Że teraz Jerry muszą nasrać przez tydzień czy dwa, zanim zrobię następną, a że pompka jest, to będę napowietrzał gnojówki. O matko. I będziesz też to robił w kotłowni? Nie, no chyba. Chyba na terasie, tam gdzie jest cień. No tak myślę. Tylko... bo ja widziałem, że niektórzy ludzie to w ogóle takie lepsze smaczki, znaczy niektórzy, widziałem to przynajmniej u jednej osoby, zamiast rzucać na kompost, nie, to rzucał od razu do takiej wielkiej beczki, w której cały czas chodziła pompa i to nie było już przerobiony materiał, tylko takie właśnie resztki, które normalnie się rzuca na kompost i bez przerwy robił taką. No chyba lepiej to nazwać gnojową, bo to po prostu było ze świeżych rzeczy. Ale to się ciągle napowietrzało i mówił, że przez to nie śmierdzi i tym podlewał. I tak się zastanawiam, na jakim etapie te gnojówki napowietrzać. Czy od początku, czy dopiero jak już są takie zrobione. Ale będę próbował. Dobra. Idziemy robić. Idziemy robić rzeczy. Modziela. A tu z tej strony jeszcze zakwitła peonia. O, chcę wam ją pokazać. O proszę, piękna jest. I tam jeszcze ma drugiego pąka. A niech se kwitnie. Nierówna walka wciąż trwa. Co teraz będziesz robił? Chciałem to obiec. Tu już jest jedna, to trzeba uciąć jeszcze. Tam jedną już ucięliśmy. I proszę bardzo, proszę Państwa, Mauser stoi tak jak ma stać docelowo. Natomiast jest krzywy, więc Adrian, o, burza. Więc Adrian poszedł po poziomnicę, żeby go teraz ustawić tak jak powinien. Słyszycie? Musimy go ustawić do pionu. Czyli poziomnica i nie wiem co. To się okaże, co Adrian będzie go stawiał do pionu. Powiem wam, że to nie było łatwe. Nie było łatwe zadanie. Tu widać, jak się szarpaliśmy z nim. O, a tu z tej strony jest tak. Adrian zaczął robić schody teraz. A tu już stoi coś. Nie coś. Teraz Adrian próbuje kopać. Już ustawił schody sobie. Widzicie? Będzie mógł wchodzić po niewidzialnych stopniach. Na samą górę. Ale napotyka problemy, gdyż tam jest gruz. Wszędzie. Żery gruz, cyganie! Nam podjadali? Na pewno.
Wam pomidorki trochę i zobaczcie, kto tu mi dotrzymuje towarzystwa. Waszka G. Dzień dobry, witam serdecznie. A Adrian się tam męczy. Proszę Państwa, pierwsze testy. No, też zrobię. Wiecie, co za małpa. Głośniej. Słyszałem, że też tam jest. Nie, no dawaj, dawaj małpę. No zarycz, no. No zarycz. Nie ma szans. Nie przechyla się, nawet jak się małpa ubie, także będzie dobrze. Także stoi. Udało się. Udało się? Stoi. Mamy ten sukces? Nie, no kończymy szkoły. No to dalej. Co mam ci dać? Dyskę. Jaką? Taką. Ty masz rękawiczki, to się różką, co? Ty za futro wytarga. Grozisz mi? Nie. Wszystko się nagrało. Mogę ci coś zrobić po prostu. Widzicie, on mi grozi. Ile tych stopni jeszcze będzie? Tu muszę jeszcze znaleźć tych podkładek. Musisz tu taką windę zrobić, żeby można było na sznurku wciągać. Albo coś, te wiadra. Albo taką na korbkę, że kładziesz wiadro i kręcisz korbką i... Pompkę na wiertarkę. Będziemy tą pompką wodę pompowywać. No, a ja widzisz. Kupimy jeszcze jedną taką zieloną beczkę, nałożymy ją na wózek, przywieziemy tutaj i wpompujemy pompką. Schody gotowe. Cztery baterie pójdą na to. Małpka chodzi po wysokości. Wszystko się zgadza. Czy jesteś zadowolony? No wyszło ok, to ty nie wierzyłaś, że wyjdzie. Ja nie wierzyłam, że wyjdzie, w sensie wierzyłam, że wyjdzie, a nie myślałam, że tak porządnie wyjdzie. A wyszło całkiem nieźle. Inżynier, kurwa. Bym powiedziała nawet. Inżynier. No. To co teraz jeszcze? Coś tu robisz? A do tego płotu, tak? Do płota na wszelki wypadek. Te deski wszystkie na ognisko można dać. Zbliża się już czwarta burza dzisiaj. Tak tylko wam mówię, jakbyście byli ciekawi. Nie. To ty nie jesteś. To ja też jest gdyby jebane. Trzeba jakiś lepszy kawałek załatwić. Grubej? No, te są za cienkie. No to tam chyba jest tylko gruba. Chyba, że dwa bym przykręcił. No nie, one chuja utrzymają te deseczki. No bo mamy te, nie? Te cienkie, a Adrian woli te, z których są schody zrobione. Ile je odnieść? A ty idź tam po tą grubę. Znowu w te chaszcze. Pokażę wam. To się idzie tędy. Tu jest szopka. Tędy. Tu jest bajorko. Tędy. Tam idzie burza. Tędy. Tutaj są te. I muszę wejść tam w te krzaki i tam są te deski. I wiecie dlaczego to ja? Bo mam długie spodnie, bo ktoś ma krótkie. Będzie wielka próba testu. Próba testu? Tak. Siedem. Tak. Próba testu tego oto zbiornika. No przykręcam jeszcze. Długo to przykręcasz. Nikt nie pomaga. Wiesz co? To już jest cios poniżej pasa. W ogóle ci nie pomagam. To po co powiedziałeś, że wolno? E?
jest to, słuchajcie, za krzak? Jeżówka czy coś innego? Nie wiem, tutaj to oset, ale tu z tyłu to dała nam ta sąsiadka. Może zakwitnie w tym roku, to zobaczymy, co to. Nie zostawiła kartki. A tu tak zarosło. A tam gdzie ten jest nasz żywopłot z wierzby, jakbyście nie wiedzieli. O tu ja. Nie mamy dzisiaj statywu. Dlatego Adrian gra główną rolę. Ale aparat mam. W tym filmie. Mogło być gorzej. No, mamy aparat, baterię do aparatu i kartę. Więc nie mamy tylko statywu. Proszę bardzo, próba wielka. Wlana pierwsza konewka wody. Trochę ciężko się podaje, nie ukrywam. Ale daję to radę. Dobra, oddawasz. O, dzięki. I teraz idzie wiaderko. O, ja jebie. No kurna. Większe od twoich. I druga się leje. To była gnojowa z pokrzyw. To nie czuć było w ogóle. Ty chyba masz katar. Z całym tym towarem to wlałem. Dobra, dawaj następny wiatr. No dobra, to na dzisiaj koniec roboty. To co stoi tam gdzieś, to zrobione. Nic nie widzę, bo moje okulary mi zasłaniają ekran. Dobra, zdejmę je. No i co? Jajca. No to, no coś chciałeś powiedzieć. Nawodnianie kropelkowe nadal nie zaczęte, ale folia, kurwa, mawzycz stoi, wieża ciśnie normalnie. Chociaż coś już. Mhm. No, także tym oto akcentem zadowolenia chyba. Ja tam nie wiem, czy ty jesteś zadowolony. Nie ja widać jestem, bo to stoi. Ty zawsze masz taki sam wyraz twarzy. Więc... Nie widać tej radości, jak buzuje. No, także jedziemy i... Jedziemy do Marcela po arbuzy. Siema na rapa, do widzenia. Pa, trzymajcie się. Miłego tygodnia.